A z nami prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezydent Anna Hetman przekazała 200 tysięcy złotych hokeistom JKH GKS-u Jastrzębie za zdobycie tytułu mistrza Polski na lodzie. Ja przypomnę, że Alicja Klasik została mistrzem świata kadetów w szpadzie, a Kinga Zgryźniak zdobyła w drużynie wraz z nią brązowy medal. To szpadzistki RMKS-u Rybnik. Czy pan wie, jaką kwotę przeznaczy dla szermierzy? Panie redaktorze, nie mówmy o pieniądzach w sporcie, tylko o znakomitej satysfakcji. Na pewno te młode dziewczyny stoją u początku swojej drogi sportowej. Bardzo im serdecznie gratuluję, cieszę się. Zresztą myślę, że jest to też efekt wsparcia tego sportu przez miasto Rybnik. Swego czasu, panie redaktorze, i tutaj proszę bardzo uważać, bo mówi pan do prezydenta, który został odznaczony przez Związek Szermierzy platynową odznaką zasługi dla szermierki w Polsce. Z nadzieją na dalsze wsparcie, panie prezydencie, no ale co pan zamierza ofiarować szermierzom? Dobre słowo tylko po tym sukcesie? Na pewno pogratulować. Z punktu widzenia tego typu nagród możemy się zastanowić, ale myślę, że to nie jest czas i miejsce, żeby teraz o tym mówić tak na szybko i wymyślać. Ja wiem jedno, że te młode dziewczyny stoją u początku swojej drogi sportowej, no i mam wrażenie, że po prostu mają wielki talent i trzymam za nie kciuki, niech się dalej rozwijają. Niech są dobrym przykładem dla kolejnych młodych adeptek tego sportu. Dobrze, panie prezydencie, skoro nie wie pan na razie, co wręczy szermierzom, to ja pogratuluję panu oddania do użytku 10-kilometrowego odcinka drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz z Rybnika Niedobczyc do Żor. To było rok temu dokładnie. I pytanie o dalszą budowę drogi w kierunku Niewiadomia i ulicy Raciborskiej. Co wiemy na chwilę obecną? No, miasto jest przygotowane, to znaczy myśmy zrobili wykupy na całym odcinku właściwie, czyli nie mamy tej sytuacji, którą ja dostałem w roku 2014. Ten teren jest nasz, mamy projekt, mamy decyzję środowiskową, no i poszukujemy cały czas środków zewnętrznych, zgłaszamy tę drogę do wszystkich programów, które funkcjonują dzisiaj i mam nadzieję, że się to powiedzie. Z punktu widzenia miasta na pewno istotnym elementem jest ten przebieg również od strony redutów, to znaczy odcinek, za który jest odpowiedzialny marszałek województwa, czyli połączenie tego z drugiej strony, aby to nie była tylko i wyłącznie droga ekspresowa do ulicy Sportowej, bo przecież nie o to chodzi. A ma pan poczucie niedokończonego dzieła? Ja mam poczucie, że ten najistotniejszy odcinek został oddany, to znaczy ten odcinek, który dla miasta Rybnika jest na pewno strategiczny. Mam poczucie, że przydałby się szczególnie w momencie skomunikowania strefy gospodarczej w Niewiadomiu. No przypomnę, że tam powstał bardzo fajne miejsce, gdzie może się biznes rozwijać, teren dawnej hałdy w Niewiadomskiej. Remontujemy piękne miejsce, czyli zabytkową kopalnię Ignacy. To o tym zaraz porozmawiam, ale panie prezydencie, kiedy, w jakiej perspektywie czasowej jest szansa na realizację tej drogi, bo mówi pan, że wykupy już wszystkie są po stronie miasta zrealizowane. Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że miasto jest po prostu przygotowane, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z wykupami, z projektem. Jest kwestia pieniędzy, mówimy o 200 milionach złotych. Na pewno sam budżet miasta Rybnika nie jest w stanie tak dużej inwestycji dzisiaj samofinansować, dlatego szukamy środków zewnętrznych. Jak tylko się pojawią, wtedy będzie znana odpowiedź na to pytanie. Panie prezydencie, co się zmieniło wzdłuż wybudowanej trasy? Czy jakikolwiek inwestor się pojawił? Przygotowujemy potężne, myślę, tutaj tereny, bo to są tereny i miejskie, i Skarbu Państwa, i prywatne. Udało się szczególnie w rejonie węzła Świerklańskiego plus rejon ulicy Giedrojcia, bo właściwie ten odcinek funkcjonuje tak całościowo, przygotować teren inwestycyjny. Przeszło 1 hektar przy ulicy Poligonowej. Również zmieniamy granice administracyjne z miastem Żory i tutaj plany zagospodarowania się zmieniają. Tereny Skarbu Państwa, jesteśmy w kontakcie z panem wojewodą, aby tak zwany teren strefy Kłokocin, to jest trochę mylące, bo właściwie... Dobrze, pan mówi, panie prezydencie, mówi pan o terenach, ale ktokolwiek jest zainteresowany tymi terenami? Tak, ja mówię oczywiście w takim kontekście, że firmy zauważyły, że miasto Rybnik w pewnym sensie komunikacyjnie się odblokowało i to jest bardzo ważna dla nas informacja. Też trochę widać w samym centrum miasta przy wjeździe na ulicę Śródmiejską. Tu też mamy naszą działkę.
Jest zainteresowanie również w bazie, taką miasto stworzyło, bazę prywatnych nieruchomości wprowadzonych przez Wydział Analiz na stronie www.rybnik.eu. Tu zachęcam wszystkich właścicieli działek prywatnych, aby też się zgłaszać. Także myślę, że kolokwialnie mówiąc, ten ruch w interesie się pojawił i to zjawisko drogi przynarasibów coraz bardziej istnieje w świadomości inwestora. Również tereny wokół terenu Placu Armii Krajowej, czyli tam okolicy wiaduktu Chwałowickiej, jest zainteresowanie. No, robimy wszystko, aby kreować nowe przestrzenie w tym mieście, prace planistyczne. Tak, bo nadzieje wiązano ogromne z tą drogą, że ona o to przyniesie, to taka droga do sukcesu miała być Rybnika. No póki co nie ma ani jednej stacji benzynowej. Panie redaktorze, bez dwóch zdań jest. Jesteśmy w końcu połączeni szybkim węzłem i szybką komunikacją samochodową z autostradą. To była podstawa, odciążono miasto. Ale też to jest pewien proces. No i proszę też tak trochę nie myśleć w kategoriach tego, że dzisiaj tylko duża fabryka produkująca stal jest sukcesem. Myślę, że dzisiaj powierzchnie biurowe, wszystko to, co jest związane z nowoczesnymi technologiami, też jest zapleczem, a to czasem są firmy, które liczą kilkanaście osób, ale są bardzo, bardzo poszukiwani specjaliści i jest to rzeczywiście ważny obszar życia gospodarczego miasta. Dobrze, panie prezydencie, to słowo już padło. Nie wiadą kopalnia Ignacy w porannej rozmowie dzisiaj. To chcę kontynuować ten temat w kontekście milionów złotych wydanych, wpompowanych w budowę czy w reaktywację tej kopalni. Dzisiaj już pod szyldem Zabytkowa. Niedawno miasto pochwaliło się kompleksem remontu budynków maszynowni na Trzybia, Szybu, Kościuszko. To dobrze, że miasto ratuje ten zabytek, ale pytanie, ile już wpompowano pieniędzy w niego, no i kto korzysta z tej oferty, bo no właśnie, to są pytania, które zadaję. Jesteśmy trochę na końcu bardzo ważnej drogi. No mogę zapytać, co by było z tym terenem, gdybyśmy nie podjęli strategicznej decyzji 5 lat temu o tym, że wchodzimy w remont zabytkowej kopalni Ignacy. Dzisiaj jesteśmy na końcówce. Myślę, że efekty tych działań będą widoczne w tym roku. Z punktu widzenia przyszłości to na pewno jest proces związany z rewitalizacją całej dzielnicy Niewiadom. To na pewno proces odzyskiwania pewnego dziedzictwa industrialnego, ale też pokazania, że miasto Rybnik ma zabytek industrialny o wadze regionalnej, ponadregionalnej. Myślę, że stanie się symbolem rybnickiego okręgu węglowego, który pomalutku jednak podchodzi w przeszłość. Ile pieniędzy do tej pory, panie prezydencie? Były środkami europejskimi. W dużej części tutaj mamy dotacje zewnętrzne. Ile pieniędzy do tej pory miasto wpompowało? Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to mogę powiedzieć, że, bo przyznam się, co do konkretnych kwot nie jestem przygotowany, ale na przykład zagospodarowanie terenu, które dzisiaj się tworzy, to 6,5 miliona złotych, z tego dofinansowanie to 85% środków finansowych. Na sam Szybkościuszko i maszynownie wydano 12 milionów złotych, tutaj też dofinansowanie na poziomie 85%. Także myślę, że... No i wcześniej oczywiście budynek sprężakowni. Panie prezydencie, a wie pan, ile osób odwiedziło kopalnię Ignacy? No panie redaktorze, ona jeszcze nie jest gotowa, ale mówić o zwiedzających. Ale panie prezydencie, przecież miasto Rybnik, to pan na swojej stronie pisze o tym, że od 2015 roku 25 tysięcy ludzi odwiedziło kopalnię. Rozumiem, ale mówimy o całości. Pytał pan o Szybkościuszko, a możemy mówić o sprężakowni, możemy mówić o wieży widokowej. Tak, tam cały czas się coś dzieje. Zresztą zachęcam na stronę Facebooka zabytkowej kopalni Ignacy. Tam pokazano, ileż eventów się odbyło w ciągu ostatnich 5 lat. To nie jest tak, że my tylko to remontujemy. Dobrze. Też pokazujemy tą przestrzeń, aby pewien nawyk wyrobić, że warto że tu niewiadomia i myślę, że będzie coraz bardziej po prostu warto. 26 tysięcy dokładnie od 2015 roku, to dużo pana zdaniem czy mało? No przede wszystkim to jest pewne zestawienie wszystkich eventów, które tam się odbyły. Przypomnę choćby potężna industriada i wpisanie tego w szlak zabytków techniki. To dużo i mało, bo ambicje są dużo większe i myślę, że produkt, który będzie pokazywany w ciągu najbliższych miesięcy, myślę, że od grudnia tego roku, to będzie ten produkt, który będzie przyciągał jeszcze większe rzesze. Dobrze, to ja tylko powiem na koniec, że w kopalni Guido w Zabrze odwiedziło blisko 1 milion osób, a 23 tysiące w rekordowym miesiącu. Panie redaktorze, ale proszę nie stwarzać wrażenia, że nas nikt nie odwiedza, bo tak naprawdę Guido funkcjonuje od dobrych prawie że 15 lat.
jest produktem, przez który miasto Zabrze chce się reklamować. My jesteśmy na początku tej drogi i wiedzę, że też te kwoty, ta ilość mieszkańców i zwiedzających będzie bardzo podobna, bo jesteśmy na podobnym poziomie. I też chcę wierzyć, że miasto chce reklamować to miejsce. To tyle o poranku. Naszym gościem był prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dziękuję.